Właśnie, krakowy strażak bardzo zależny na Gandeszu. Proszę Państwa, do przedsięwzięcia wstępnie zapraszam Jego Ekscelencję księdza biskupa Janusza Setnowskiego, bardzo proszę, przewodniczącego Rady Gminy poprzedniej kadencji pana Jana Mrozka, przewodniczącą Rady Gminy Annę Dobkowską, zapraszam, wójta seniora, że tak powiem, pana Stanisława Sudę, jak również witam, zapraszam pana Mariusza Popielarza oraz starostę Ostrowieckiego. Bardzo proszę. Nie ma. Pan Augustyniak jest może obecny? Niech będzie pan. Pani Dorotko, spróbujemy. Nowocześnie, na raz. Czerwonej zaczynamy. Uwaga, wypracujemy ładnie. Daj sobie pan znać, kiedy. 3, 4. Do tego zadania przymierzaliśmy się od dawna, a wymogi stawiane obiektom użyteczności publicznej zmusiły nas niejako do podjęcia bardziej stanowczych kroków. Również mamy świadomość, na co dzień tego doświadczaliśmy, że istniejące instalacje i sieci były już niewydolne w celu właściwej realizacji stawianych przed samorządami zadań. Wysiłek podjęty przez gminę, aby wybudować nowy urząd, nową siedzibę Urzędu Gminy, Rady Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego, to nie tylko wyraz tęsknoty za nowym, bardziej przestronnym i jasnym miejscem pracy dla urzędników, ale także symbol tych zmian, jakie zaszły w życiu mieszkańców gminy Lelis. Mieszkańcy naszej gminy z ich aktywnością, operatywnością i ambicjami po prostu zasługują na właśnie taki funkcjonalny, nowoczesny budynek dla gminy jako lokalnej społeczności. Niech będzie on symbolem wielopokoleniowego rozwoju, wysiłku i dorobku. Gminę Lelis, naszą gminę, przyjezdni bardzo często chwalą za porządek, za czystość, za ciekawe pomysły i znane w okolicy imprezy, za udogodnienia dla mieszkańców, takie jak wodociągi z dobrą wodą, gaz, oświetlenie, dobre drogi z modnymi coraz bardziej ścieżkami pieszo-rowerowymi. Od tej pory mam nadzieję, że będą nas chwalić także za piękny, bardzo odważnie zaprojektowany, użyteczny dla interesantów Urząd Gminy. Został on tak zaprojektowany, by każdy łatwo odnalazł drogę do właściwego urzędnika, by został obsłużony w dobrych warunkach, szybko i sprawnie. Mamy więc nadzieję, że wszyscy, którzy tu zawitają teraz do naszego nowego gminnego domu, odniosą pozytywne wrażenie, że będziemy z niego dumni wszyscy. Nawet ci, którzy nie dostrzegali takiej potrzeby, którzy zachęcali do pozostania, że tak powiem, na starych śmieciach. Jak to się teraz mówi, oraz krytykowali za zbyt radykalne podejście. Nasz nowy wspólny urząd będzie służył wspólnocie gminnej na całe pokolenia. Obecni mieszkańcy będą tu przyprowadzać swoje dzieci, wnuki, będą się chwalić, że to na ich oczach powstał taki piękny budynek, że byli świadkami tego, jak bardzo zmieniło się oblicze Lelisa i jak bardzo dosłownie z dnia na dzień poprawiły się warunki pracy i załatwiania spraw w Urzędzie Gminy. Godne XXI wieku, które nie przyniosą wstydu obecnym mieszkańcom przed przyszłymi pokoleniami. Mam świadomość i często to podkreślam w rozmowach z mieszkańcami, że dziś jesteśmy tu tylko lokatorami, przejściowo, wypełniającymi nasze powinności urzędnicze wobec mieszkańców, a stary urząd, jak zwykliśmy określać, zyskuje nowe życie. Obecnie trwają prace remontowe i modernizacyjne, dostosowawcze do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Nic, Szanowni Państwo, nie zostało pominięte w tym procesie. Może króciutko tylko powiem, że koszt inwestycji po przetargu, o czym później powiem jeszcze szczegółowo na sali, to 3 400 000 zł. Termin realizacji od podjęcia decyzji o budowie 3 lata. Mamy powierzchnię użytkową 1140 m2 przy kubaturze 6125 m3. Pomieszczenia administracyjne większości dwuosobowe, to jest 30 pomieszczeń. Na zewnątrz budynku wykonano 40 miejsc postojowych oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku, jak Państwo widzieliście, został zagospodarowany i wzbogacony elementami małej architektury. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, Ty w planach swojej obecności darzysz błogosławieństwem każde ludzkie działanie służące dobru ciała i ducha człowieka. Sprawnie wszyscy, którzy w tym budynku gminy będą zajmowali się rozwiązywaniem różnych
trudności ludzkich, wspierani Twoją pomocą, znajdowali właściwe drogi działania i osiągnęli cel swoich poszukiwań przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Korzystając z okazji, chciałem pogratulować gospodarzowi tej gminy za tą piękną inwestycję. Jestem mile zaskoczony. Ekscelencjo biskupie, pani przewodnicząca, panie wójcie, szanowni państwo. W gminie Lelis, mogę powiedzieć, były najgorsze warunki urzędowania w całym powiecie, a więc chcę powiedzieć, że tamten budynek na pewno należał już do obiektów, no, które na pewno powinni opuścić urzędnicy i chciałem pogratulować odwagi cywilnej panu wójtowi, decyzji całej Radzie Gminy, bo to była dobra decyzja. Dzisiaj z najgorszego obiektu w powiecie stał się jednym z najładniejszych, a może najładniejszym i najbardziej funkcjonalnym obiektem i na pewno tego warto pogratulować. Myślę, że także bardzo ciekawe jest tutaj otoczenie, a więc otoczenie no, lasu, który na pewno będzie zawsze istniał, a więc powiedzmy gmina Lelis jest ładnie położona, budynek też. Z radością przekazaliśmy te grunty Skarbu Państwa, które można było przekazać, a więc na ten zbożny cel. Także czy uda się jeszcze tutaj coś ze Skarbu Państwa przekazać w przyszłości, to kwestia otwarta, miejmy nadzieję. Życzę, żeby ten obiekt dobrze służył społeczności gminy Lelis, a także wszystkim urzędnikom, panu wójtowi. No i żeby się rodziły nowe pomysły, chcę powiedzieć, że wybudowanie tego obiektu za niecałe 3,5 miliona złotych to jest też bardzo ładny wynik i tego wyniku też państwu gratuluję, bo pewnie gdybyście tą decyzję podjęli dzisiaj, to ten obiekt byłby także znacznie droższy. Wszystkiego najlepszego.